Tym razem w programie Na tapecie zapowiedź Sudeckiego Festiwalu Minerałów, który rozpocznie się już 12 lipca w czwartek i potrwa aż do niedzieli 15 lipca. W lubańskim Kociołku na Kamiennej Górze zorganizowano konferencję, na której zaprezentowano kilka niezwykłych okazów złota, które będzie można zobaczyć na wystawie Gorączka Złota. Takie cuda natury, ale i mnóstwo innych będzie można oglądać, podziwiać i kupować podczas Sudeckiego Festiwalu Minerałów. A oprócz tego tradycyjna lubańska lawa, czyli dobra zabawa w różnorodnych muzycznych rytmach. Organizatorzy opowiedzą Państwu o nadchodzącym ciekawym lubańskim weekendzie. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, w Kociołku na Kamiennej Górze. Nieprzypadkowo, dlatego że tutaj będzie miał miejsce pierwszy ważniejszy event, będący pewnym pomostem, mostem między właśnie tymi dwoma imprezami, które zleją się w jedną, a mianowicie będzie tutaj prezentowany 13 lipca tak zwany Wieczór Waloński, który rozpocznie się przemarszem od strony Wieży Brackiej do Kociołka. Tutaj następnie będzie również powrót Liczyrzepy, czyli przedstawienie, które przygotowane zostało specjalnie na tą okazję. O szczegółach opowie za chwileczkę pan dyrektor Łukasz Tekiela, pan Tomasz Praszker i pan dyrektor Bartłomiej Kuświk. A później, po zakończeniu tych wszystkich, powiedziałbym, eventów związanych z Walończykami, odbędzie się następnie pierwszy dzień lawy. Kamienna Góra, jak Państwo widzą, Kociołek, przygotowany już jest na przybycie zarówno mieszkańców, jak i tych, którzy do Lubania na Sudecki Festiwal Minerałów i Lawę zechcą przyjechać. Ja ze swojej strony jako gospodarz miasta chciałbym wszystkich gorąco zachęcić do tego, żeby przybyć tutaj do stolicy Górnych Łużyc, polskiej stolicy Górnych Łużyc. Jesteśmy gotowi na Państwa przyjęcie. Życzę Państwu, tym, którzy nas teraz oglądają, jak i tych, którzy nas zobaczą, abyście tutaj przebywając wspaniale się bawili, bo też jakby cała ta impreza, czyli Sudecki Festiwal Minerałów i Lawa, jest jakby pod hasłem minerały i zabawa. Dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować drobną próbkę tego, co pokażemy na jednej z wystaw w trakcie Sudeckiego Festiwalu Minerałów. Jej głównym tematem jest złoto. Tym tytułem wystawy jest Gorączka Złota. Tutaj przynieśliśmy kilka eksponatów z tych, które będą prezentowane. Na pierwszym planie widzą Państwo sztabki złota. Jest to złoto inwestycyjne, tak się przetrzymuje złoto w bankach. Są to dwie sztabki półkilogramowe, jedna kilogramowa. Wartość tego złota w tych sztabkach jest około 320 tysięcy złotych. Jest to dość łatwo oszacować, bo po prostu przelicza się wagę złota. W tle widzą Państwo dużo cenniejsze okazy. Są to naturalne formy występowania złota w postaci krystalicznej. Jest to najrzadsza forma występowania złota. Ten okaz pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Nevady. Te dwa okazy pochodzą z Brazylii, natomiast ten z Kalifornii. Te okazy zostały wypożyczone przez kolekcjonerów z Włoch, Austrii oraz Stanów Zjednoczonych. Ich wartość szacowana jest łącznie kilkaset tysięcy euro. Myślę, że tutaj szczegóły mają mniejsze znaczenie. Są to zupełnie unikalne okazy. Złoto zwykle występuje w postaci mikrokrystalicznej, jako niewidoczne gołym okiem wpryski w innych minerałach. Tak na przykład w polskich kopalniach miedzi. Tego złota nie da się zobaczyć. Złoto widoczne gołym okiem jest niezwykle rzadkie. A jeszcze rzadsze jest złoto w postaci krystalicznej. I tego właśnie przykłady widzą Państwo tutaj. Kiedy spojrzeć na to z bliska, będzie widać, że nie są to otoczaki z rzeki, tak jak samorodki, tylko są to przepiękne formy naturalnych kryształów. Tutaj widzą Państwo próbkę złotych monet, które będziemy prezentowali także na wystawie. Są to wszystko z czystego złota wykonane monety. Na wystawie będą prezentowane także monety XVIII-wieczne. Na wystawie zobaczyć także będzie można przykłady złota rodzimego z Polski, które zostało współcześnie wypłukane w rzekach w postaci piasku i małych samorodków. Oczywiście nie jest to tak imponujące jak złoto pochodzące z Brazylii czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast chcemy pokazać, że także i w Polsce złoto można znaleźć do dzisiaj. W trakcie Sudeckiego Festiwalu Minerałów zaprezentowanych zostanie łącznie 8 wystaw. Najważniejsze z nich to wystawa złota, o której już żeśmy wspominali. Na wystawie tej zaprezentowane zostaną naturalne okazy złota, jak ono występuje w przyrodzie, zarówno w postaci krystalicznej, jak i w postaci samorodków. Pokażemy także wyroby ze złota, zastosowanie złota, złote sztabki,
zabytkowe monety z XVIII wieku, biżuterię, między innymi taką, która wygrywała na światowych wystawach biżuterii. Tak więc jedna z wystaw będzie poświęcona w całości złotu. Druga wystawa, nie mniej równie ważna, będzie to wystawa najlepszych okazów ze zbiorów Dietricha Mayera, kolekcjonera z Niemiec. Jest to kolekcjoner, który od 40 lat zbiera agaty, zbudował kolekcję liczącą wiele tysięcy okazów. Jest ona uznawana za najlepszą na świecie kolekcję agatów. Po raz pierwszy w historii pokaże on aż 100 okazów ze swoich zbiorów, wybranych najlepszych, które posiada. Jest to tak istotna wystawa, że już wiem, że przyjeżdżają tutaj kolekcjonerzy z Niemiec, z Austrii, szczególnie zainteresowani agatami, żeby zobaczyć na żywo wiele z tych okazów, które nigdy nie były prezentowane. Kolejną ważną wystawą będzie wystawa Latające klejnoty. Będzie to wystawa prezentująca niesamowitą koincydencję w świecie przyrody, ożywionej i nieożywionej, gdzie pokażemy niezwykłe zbiegi okoliczności, podobieństwo wzorów, kolorów, tekstur pomiędzy minerałami oraz owadami. Okazy na tą wystawę pochodzą ze zbiorów dwóch braci, jeden z nich zbiera minerały, drugi owady i wspólnie skonstruowali dla nas tą piękną wizualnie wystawę. Kolejną ważną wystawą jest wystawa Sławomira Błądka z Lubania. Jest to kolekcjoner agatów, który od 30 lat jeździ po okolicy, po całym Dolnym Śląsku i zbiera agaty z różnych stanowisk. Nazbierał ich kilka tysięcy, kilkaset z tych kilku tysięcy pokażemy w ratuszu lubańskim. Kolejne wystawy to wystawa fotografii lodu, która będzie prezentowana przez Alberta Rasa, słowackiego fotografa i kolekcjonera. Będzie to prezentowane w parku koło Wieży Brackiej. Być może nie wszyscy wiedzą, jest to taka ciekawostka. Lód jest naturalnym minerałem. Jest uznawany przez Międzynarodową Komisję Mineralogiczną jako minerał. Oczywiście niestabilny w warunkach domowych, że tak powiem, ulega roztopieniu. Natomiast lód, który rośnie w sposób naturalny, lodowce, śnieżynki, są to minerały, jakby z punktu widzenia mineralogicznego. Kolejną wystawą będzie wystawa stała, która będzie brała udział w Sudeckim Festiwalu Minerałów. Jest to wystawa Minerały Sudetów Zachodnich, która prezentowana będzie w Wieży Brackiej. I ostatnią wystawą dopełniającą to wszystko będzie wystawa malarstwa i grafiki poświęcona górom i okolicom Łużyc, malarzom z Lubania i okolic. Te 8 wystaw będzie można obejrzeć od czwartku do niedzieli. Wstęp na wszystkie z nich jest bezpłatny. Te wystawy są tak skonstruowane, aby były ciekawe zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Wiele z nich przeznaczonych jest dla dzieci, dla rodzin. Staramy się, żeby niosły jak największy charakter edukacyjny. To jest jakby taki trzon od strony merytorycznej imprezy. W trakcie imprezy bardzo ważną rolę odgrywać będą dwie strefy edukacyjne. Jedna z nich to geostrefa. Jest to strefa, na którą zaprosiliśmy ponad 20 instytucji z Dolnego Śląska, muzea, kopalnie, różne instytucje zajmujące się edukacją geologiczną. I one dla nas przygotowały różne atrakcje, w których uczestnicy będą mogli brać udział. Będzie można spróbować samemu rozpoznać minerały, zbadać ich cechy, skonstruować wulkan, który wybucha, preparować skamieniałości. To wszystko pod okiem naukowców i specjalistów, którzy właśnie przygotowali ofertę taką skierowaną do rodzin, dzieci, ale także dla dorosłych. Drugą taką strefą jest strefa poszukiwacza. Tam w parku koło fontanny przed lubańskim ratuszem będzie zlokalizowanych kilka stanowisk. Między innymi będzie można spróbować sił w płukaniu złota. Będzie można za niewielką opłatą zakupić agaty i na miejscu je przeciąć, zobaczyć co w sobie kryją. Będą także dwa specjalnie skonstruowane wyrobiska. One są przeznaczone wyłącznie dla dzieci. W nich dzieci będą mogły samemu spróbować wykopać minerały i skamieniałości. To, co znajdą, będą mogły zabrać ze sobą do domu. Warto zaznaczyć, że Sudecki Festiwal Minerałów już teraz stał się wielkim świętem dla kolekcjonerów. Wiele osób z kraju i zagranicy zmierza tutaj już w czwartek, żeby się spotkać. To jest oczywiście dla kolekcjonerów też ważny taki event od strony społecznej, wieczorne spotkania, imprezy, ale także specjalnie dla kolekcjonerów w ciągu dnia mamy wykłady i warsztaty. Tutaj nie będę chyba Państwa tym zanudzał, to na stronie internetowej można przeczytać szczegóły, ale dla tych naprawdę zainteresowanych jest bardzo
bogaty program od rana do wieczora. Mianowicie Wielka Giełda Minerałów i Biżuterii. Będzie to taka giełda minerałów, której jeszcze nie było na terenach Polski. Będziemy mieli ponad 70 wystawców, którzy wystawią wyłącznie naturalne i nieobrobione minerały. Będzie to rozdzielone od biżuterii. Giełda biżuterii także będzie dość duża, natomiast skoncentrujmy się przede wszystkim na giełdzie minerałów. Po raz pierwszy do Polski zawitają wystawcy z takich krajów jak Czechy, Niemcy czy Austria, którzy przywiozą naprawdę wysokiej klasy okazy. Wysokiej klasy okazy są oczywiście dość drogie, więc oni sobie zdają sprawę, że w polskich realiach prawdopodobnie będzie dość trudno im sprzedać te okazy, natomiast liczą na to, że ta impreza w przyszłych latach się rozwinie i nabierze bardzo międzynarodowego charakteru, dlatego jest to poniekąd pewna inwestycja z ich strony. Ale po raz pierwszy na polskiej giełdzie minerałów będzie można zobaczyć najwyższej klasy agaty na sprzedaż, okazy mineralogiczne z takich klasycznych lokalizacji jak Tsumeb, czy właśnie okazy złota będzie można także nabyć. Będzie to pod względem zarówno skali, jak i jakości największa giełda minerałów, która kiedykolwiek w historii Polski się odbyła. Mam w tym temacie pewne doświadczenie, gdyż moja firma organizuje do tej pory największe giełdy minerałów w Polsce zawodowo. Tym się zajmuję, więc mogę zagwarantować, że jest to naprawdę impreza na niespotykaną skalę. Oprócz tego będziemy mieli kilkudziesięciu, ponad 100 wystawców, którzy będą prezentowali biżuterię. Będzie można kupić wyroby wytwarzane w małej ilości przez artystów, także bardziej masowe produkty, wyroby z srebra, złota, biżuterię zrobioną z porcelany, z filcu i z bardzo wielu innych twórczych elementów. Tak więc ta część imprezy odbędzie się na lubańskim rynku oraz w jego okolicach i będzie właśnie geograficznie stanowiła centrum całej imprezy. Naszym z perspektywy urzędu jednostek kulturalnych, które przygotowywały tą imprezę, nadrzędnym celem było skonstruowanie takiego wydarzenia, które dawałoby zarówno atrakcyjną rozrywkę dla profesjonalistów, dla znawców minerałów, jak i dla tych, którzy nie mają o tym żadnego pojęcia. I dla nas, jako dla pracowników, ludzi, którzy pracują dla miasta Lubań i dla całego regionu, bardzo, bardzo ważnym było to, aby włączyć w ramy tej imprezy element geoturystyczny. I ten element geoturystyczny, który będzie najbardziej wyrażony w geostrefie, czyli w tym miasteczku atrakcji związanych z podróżowaniem po górach, szukaniem minerałów, rozpoznawaniem i tak dalej, o czym szerzej mówił pan Tomasz Praszkier, chcemy widzieć ten element, ten nasz wkład w promocję regionu i jego walorów. O tych atrakcjach mineralogicznych i geologicznych zostało powiedziane już bardzo dużo, natomiast chciałbym nieco więcej powiedzieć o tym, co się wydarzy w piątek wieczorem tutaj, w tym miejscu, dokładnie w miejscu, w którym stoję. Mianowicie o godzinie 19 spod Wieży Brackiej ruszy potężny orszak poszukiwaczy skarbów ziemi, który dotrze tutaj do średniowiecznego kamieniołomu. I w przestrzeni tego wyrobiska, szanowni państwo, przywitają was aktorzy, którzy zainscenizują przybycie do Lubania Liczy Rzep, czyli sławnego ducha gór, który przybędzie tutaj ze swojej karkonoskiej kryjówki i jego wejście, szanowni państwo, będzie niesamowite, niepowtarzalne, będzie zilustrowane takimi efektami specjalnymi, jakich jeszcze to miasto i ta część Polski nie widziała. W związku z tym gorąco, gorąco zapraszam, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, które będzie miało charakter nieco zabawny, nieco mistyczny, nieco tajemniczy, ale wydarzenie to spuentuje obrzęd waloński, który pozwoli wprowadzić miasto Lubań w całą atmosferę przygody z minerałami. Tak więc gorąco, gorąco zapraszam do uczestnictwa najpierw oczywiście we wszystkich atrakcjach skupionych na rynku, a następnie w piątek wieczorem na przybycie w naszym orszaku tutaj do Kociołka, gdzie wspólnie będziemy udeptywać ziemię, będziemy wprowadzać nasze wspaniałe miasto w atmosferę Święta Minerałów. Hasłem promującym Sudecki Festiwal Minerałów to są dwa słowa. Minerały i zabawa. O minerałach słyszeliśmy, teraz czas, szanowni państwo, na zabawę. Kilka słów o tym, co się będzie działo w ramach tegorocznej Lawy 2018. Lawa zmienia termin i staje się częścią Sudeckiego Festiwalu Minerałów. Na dwa dni, 13 i 14 lipca, zapraszamy bardzo serdecznie mieszkańców Lubania, turystów, wszystkich tych, którzy będą chcieli się doskonale bawić do tego parku, do parku na Kamiennej Górze, a dokładnie do naszego amfiteatru miejskiego. Mostem spinającym Sudecki Festiwal Minerałów i Lawę będzie właśnie to miejsce, Kociołek. Tutaj, szanowni państwo,
spektaklem, widowiskiem, o którym mówił pan dyrektor Tekiela, rozpoczniemy tegoroczną lawę. Następnie przeniesiemy się troszeczkę wyżej do naszego amfiteatru, gdzie, kiedy zapadnie zmrok, zaśpiewa Patrycja Markowska. Myślę, że jest to artystka taka, o której dużo mówić nie trzeba, każdemu dobrze znana, od wielu lat na polskiej scenie muzycznej, obdarzona bardzo charakterystyczną barwą głosu i myślę, że ten piątkowy wieczór wszyscy doskonale będą się bawić w rytmach mocniejszych, śpiewanych przez Patrycję Markowską i jej zespół. To będzie piątek. Sobota, szanowni państwo, cały dzień wypełniony atrakcjami na lubańskim rynku. Od godziny 18 zapraszamy do parku na Kamiennej Górze. Na początek mamy taką tradycję, że w czasie lawy jeden z punktów programu przeznaczony jest dla naszych najmłodszych mieszkańców i także będzie również w roku bieżącym o godzinie 18, 14 lipca. Zaprosimy naszych milusińskich na specjalny program, który idealnie się wpisuje w panujące i trwające w tej chwili Mistrzostwa Świata, Mundial w Owocowie dla naszych najmłodszych mieszkańców i tych wszystkich, którzy będą chcieli w tym dniu być razem z nami. Program dla dzieci przygotowany przez Centrum Uśmiechu. Następnie zmieniamy klimat muzyczny i przenosimy się w lata 60., kiedy panował Big Beat. Bo taka jest również nazwa zespołu, który wystąpi. Zespół Big Beat z czołówką polskich gitarzystów w naszym kraju, specjalizujących się właśnie w muzyce lat 60. No i oczywiście, że najwięcej utworów, które usłyszymy, to będą utwory z repertuaru zespołu Beatlesi. Po Big Beatie znowu zmieniamy rytm muzyczny. Nie może być takiej sytuacji, że na największej imprezie w naszym mieście zabraknie klimatu w skręgu muzyki disco polo. Oto, szanowni państwo, już zadbają panowie z zespołu Cocktail Boys, którzy wykonają dla nas najbardziej znane, najbardziej lubiane, najbardziej charakterystyczne piosenki z nurtu muzyki disco polo. Panowie są finalistami programu Disco Star, który jest bardzo popularny, emitowany na stacji grającej ten rodzaj muzyki, na stacji Polo TV. A po nich, szanowni państwo, gwiazda wieczoru i gwiazda całej lawy 2018, zespół Enej. Od kilku lat nasi mieszkańcy prosili o zespół Enej, żeby wystąpił w Lubaniu. W tym roku udało się i Enej zakończy muzyczną lawę na pewno piosenką Dałem Ci Kamień z napisem Love. I tutaj zamykamy, szanowni państwo, idealnie minerały i lawę w jednej imprezie. I mamy taką nadzieję, że ta lawa będzie właśnie już się stała częścią Sudeckiego Festiwalu Minerałów i na stałe wpisze się w kalendarz imprez i wydarzeń miejskich. Szanowni państwo, wróćmy jeszcze na chwileczkę na lubański rynek, ponieważ chcielibyśmy zaprosić również do nowego miejsca, którego w czasie poprzednich wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych w naszym mieście nie było. Mowa tutaj o Luna Parku na miejscu targowiska miejskiego. Już od czwartku zostanie zbudowany potężny park rozrywki, jakiego w naszym mieście jeszcze nie było i który będzie towarzyszył nam od czwartku do niedzieli. Tamta strona, czyli targowisko miejskie oraz podwale, stanie się taką strefą zabawową dla dzieci, młodzieży, jak i zarówno, mamy nadzieję, dla dorosłych. Także zapraszamy również do tego miejsca. Tak jak mówię, takiego miejsca i takiego wesołego miasteczka Luna Parku w naszym mieście jeszcze nie było. I myślę, że ważna informacja dla wszystkich tych, którzy będą do Lubania dojeżdżali, którzy będą zmotoryzowani, na wszystkich głównych wjazdach do naszego miasta będą rozlokowane punkty informacyjne. Tam, szanowni państwo, będziecie mogli zaopatrzyć się w mapy, we wszystkie informacje odnośnie miejsc parkingowych, odnośnie dojazdów do centrów, więc bardzo prosimy korzystać z tych punktów, które będą przygotowane od piątku do niedzieli w tych miejscach. Wszystkie informacje na każdej głównej wjazdowej od każdej głównej wjazdowej strony naszego miasta, punkty informacyjne i korzystajcie państwo z tych punktów. Tam będzie zawsze świeża i aktualna informacja. Przygotowaliśmy również materiały w postaci papierowej. Są to dwie takie broszury, które teraz prezentuję. To jest broszura Minerały i Zabawa z całym programem Lawy 2018 i oczywiście z tymi wszystkimi, powiedziałbym, eventami, które zostały wspomniane, jak i również jest specjalnie przygotowana broszura wystawy.
tutaj Państwo mogą dowiedzieć się, jakie wystawy i gdzie w ramach Sudeckiego Festiwalu Minerałów będą w poszczególnych miejscach Lubania zamieszczone. Jeżeli Państwo chcą jeszcze dodatkowo informacji, to zapraszam również na strony internetowe na www.lubań.pl. To jest oficjalna strona miasta. Gdy Państwo wejdą na tą stronę, tam pierwszą informacją, która się wyświetla, to jest właśnie informacja Sudecki Festiwal Minerałów. Wystarczy kliknąć myszką jakby na ten baner i otworzy się strona Sudeckiego Festiwalu Minerałów. Jeżeli ktoś chciałby bezpośrednio wejść na stronę Sudeckiego Festiwalu Minerałów, to zapraszam na stronę internetową www.festiwalminerałów.pl. Bardzo chciałbym serdecznie zaprosić do Lubania w dniach od 12 do 15 lipca do stolicy Górnych Łużyc, gdzie Państwo będą mogli poprzez edukację, poprzez zabawę uczestniczyć w największej imprezie na Dolnym Śląsku.